Niezmiernie miło powitać w naszym mieście pana premiera Rzeczpospolitej Donalda Tuska. Cieszymy się, stanowi to dla miasta bardzo duże wyróżnienie i zaszczyt, że pan premier znalazł czas i przyjechał do naszego miasta na naszą budowę. Chciałem powiedzieć, że dla nas budowa obwodnicy Zambrowa jest bardzo ważnym zadaniem inwestycyjnym. Trzeba powiedzieć, że przez nasze miasto, przez centrum codziennie przyjeżdża od 13 do 15 tysięcy pojazdów. Mieszkańcy Zambrowa czekają na obwodnicę już od 30 lat. Myślę, że w 2012 roku to będzie taki okres, gdzie będziemy mogli uroczyście otworzyć obwodnicę i mieszkańcy miasta zapomną, jak w centrum wygląda przejazd tirów. Zapraszam pana premiera. Czy państwo mają pytania? Ja, panie burmistrze, jeśli pan pozwoli, chcę powiedzieć jedną rzecz, która chyba będzie interesująca nie tylko dla mieszkańców Zambrowa i Podlasia. My co prawda jesteśmy tutaj w miejscu, gdzie trwają roboty nad obwodnicą, która będzie częścią drogi o znaczeniu ponadlokalnym. To jest fragment S8, a więc drogi, która ma znaczenie, powiedziałbym, nawet ponadkrajowe, takie w regionalnym wymiarze też europejskie. Ale jak wiadomo, każda obwodnica to przede wszystkim ulga dla mieszkańców rozjeżdżanych, nie w sensie dosłownym, ale tak symbolicznie te miasta rozjeżdżane są przez tiry i tu na Podlasiu to było szczególnie bolesne. Cieszę się, że także Wasilkowie będziemy otwierali niedługo obwodnicę, z końcem listopada powinna być budowa zamknięta. Tu jesteśmy, no nie na początku, powiedzmy w 1/3, tak, tej inwestycji. W 2012 ta obwodnica powinna być gotowa. Ale chciałem także wykorzystać ten moment, żeby powiedzieć coś, na co czekają samorządowcy, mieszkańcy całej Polsce w tych miejscach, gdzie jeszcze nie udało się wykorzystać energii, dobrego pomysłu na rzecz budowy i remontu dróg lokalnych, tak zwanych schetynów. Jak państwo wiecie, o tym już wspominałem dzisiaj rano w Gołdapi, to jest z planowanych 6 tysięcy kilometrów dróg lokalnych w odbudowie, budowie, w remoncie, chyba uzyskamy jeszcze lepszy niż planowaliśmy wynik, 8 tysięcy do końca 2011. Zakładano, że ten program w 2011 się skończy. Chcę wyrazić tu jednoznaczną intencję, zdając oczywiście sobie sprawę z tego, że sytuacja finansowa Polski i Europy nie będzie jeszcze może rewelacyjna pod koniec 2011, ale już dzisiaj możemy powiedzieć, że ten projekt wart jest kontynuowania. To znaczy, że będziemy chcieli wyjść poza rok 2011, tak aby ten program był programem systematycznym. To znaczy, żeby w każdej polskiej gminie samorząd miał szansę, miał możliwość wykorzystania swoich i rządowych środków na rzecz odbudowy, remontu lub budowy drogi lokalnej. Tym komunikatem dzisiaj do Zambrowa przyjechałem, ale chciałem też pogratulować i burmistrzowi, ale też całemu Podlasiu, bo muszę powiedzieć, że kiedy przeglądałem listę inwestycji, jakie są w trakcie, jakie przygotowujecie, nie tylko przecież drogowy, jak pomyślę sobie, to co mi tak do głowy przychodzi, chociaż to kawałek drogi od Zambrowa, ale symbolicznie w Białymstoku, gdzie równocześnie jest inwestycja w stadion, no wiadomo, to każdy powie, Tusk ma, jest zakręcony na punkcie piłki, no ale też jest opera i jest farmaceutyka bardzo nowoczesna na Uniwersytecie Medycznym. To, że tak z pamięci wymienię to, co się robi, w jak szerokim zakresie się robi w stolicy regionu. Ale to, co dla nas tak ważne, to to, że tyle energii, trochę pieniędzy, talentów i umiejętności budowlańców i determinacji samorządowców, że to zostawia takie już wyraźne i bardzo optymistyczne ślady też w mniejszych miastach tego regionu, który przez tyle lat traktowany był trochę po macoszemu. Także cieszę się, że te ślady z ziemi już wyłażą i że to naprawdę staje się nie faktem, a nie tylko obietnicą czy zapowiedzią. I ostatnia rzecz, bo w Polsce mamy gorący czas polityczny i też zbliżają się wybory samorządowe. Ja powiem coś, czego może koleżanki i koledzy z Platformy nic z czego nie będą szczęśliwi, ale jestem o tym głęboko przekonany, że w tych wyborach polityki powinno być jak najmniej.
i tych partyjnych sporów jak najmniej. Że pierwszym zadaniem polskich samorządowców, niezależnie od tego, do jakiej partii należą, czy w ogóle do jakiejś należą, jest budowanie. I myślę, że wszyscy mieszkańcy będą usatysfakcjonowani ze swojego samorządu. Nie dlatego, że ktoś kogoś pokona w tych wyborach, tylko dlatego, że będą budowali. Tak jak tutaj w Dąbrowie budują obwodnicę i będę trzymał kciuki za wszystkich.